Wreszcie przechodzimy do przykładu już typowo praktycznego. Zacznijmy od przykładu belki. Belka jest o tyle wdzięcznym przykładem metody elementów skończonych, gdyż układ globalny ma dokładnie te same kierunki co układ lokalny, czyli nie ma tu żadnej transformacji jednego układu w drugi układ współrzędnych, czyli znika nam cała macierz transformacji. Nieco ułatwia to zadanie, dzięki czemu nauczymy się tutaj ogólnego algorytmu kroków postępowania przy metodzie elementów skończonych bez wnikania nadmiernego w szczegóły. No i jak widzimy, tutaj mamy belkę wspornikową, na końcu obciążoną siłą skupioną o wartości 10 kN. Długość belki wynosi L równe 3 metry. I teraz pierwsze co, przyjmujemy jakiś układ współrzędnych. No i tak przyjmijmy sobie tym razem na przykład taki układ współrzędny, gdzie tutaj mamy x, przepraszam, tu mamy x, tu mamy y. No i tu mamy do czynienia z belką wspornikową, czyli elementem belkowym. Narysujmy sobie na początek na dole podział na elementy skończone. Jako, że to jest prosta beleczka, gdzie na długości przęsła nic się nie dzieje, w zasadzie jedno wydarzenie mamy na początku belki, jest to podpora, i drugie na końcu belki. Tak więc możemy taki układ belkowy zastąpić jednym elementem skończonym. Elementem skończonym o dwóch węzłach oczywiście. Tu mamy pierwszy węzeł, tu mamy drugi węzeł i jeden element skończony. I patrząc na ten układ współrzędnych, rozrysowujemy stopnie swobody dla tego elementu skończonego. Jak pamiętamy, w układach belkowych mamy do czynienia z możliwym ruchem pionowym oraz obrotem. I rozrysowujemy. Pionowe przemieszczenie dla pierwszego węzła, więc nazwiemy je U, pierwszy węzeł i kierunek pierwszy. Mamy też możliwy obrót. Wcześniej nazywałam ten obrót phi. Tutaj mogę teraz nazwać, nie przywiązywać się za bardzo do jednego oznakowania może. Nazwę to U również dla pierwszego węzła, ale drugi kierunek jakby ruchu. No i dla drugiego węzła również analogicznie mamy dwa stopnie swobody. U drugi węzeł, pierwszy kierunek. U drugi węzeł, drugi kierunek. I teraz w pierwszej kolejności z reguły w zadaniach rozrysowuje się stopnie swobody w układzie globalnym. Tak jak mówiłam, on się różni jakościowo często od układu lokalnego. I żeby go wyróżnić, ja tutaj dam nadkreślenie. Tutaj akurat mamy z takim o tyle ciekawym przykładem, że jest to jeden element skończony i układ globalny będzie się pokrywał akurat z układem lokalnym. I teraz rozpisujemy sobie w takim razie wektor przemieszczeń. Może jeszcze dla przypomnienia, zanim to zrobimy, przypomnę jeszcze raz porównanie metody elementów skończonych. Wektor obciążeń zewnętrznych węzłowych jest równy macierz globalna sztywności razy przemieszczenia globalne całego układu konstrukcyjnego. Czyli na razie skupiamy się na tym w tym pierwszym kroku. Może go też tak nazwiemy właśnie, że jest to krok pierwszy. No i rozpisujemy sobie U globalne. Możemy sobie w nawiasie dodać, bo jest to wektor, więc często taki nawias się jakby stosuje i to oznacza właśnie, że mamy do czynienia z wektorem. I ponownie nawias i będzie to U1, 1 z nadkreśleniem, U
Jeden, dwa z nadkreśleniem. U. Drugi akurat już węzeł. Jeden z nadkreśleniem. I U dla węzła też drugiego, ale na drugi kierunek, bo jest to już obrót. I na końcu dajemy T, ponieważ jest to macierz, wektor transponowany, czyli będą nam interesowały układy pionowe takich rozpisane. Ja je rozpisuję w poziomie, dlatego że to jest po prostu wygodniejsze, lepszy układ na kartce prezentuję, a będę dodawała T i tak bardzo często się robi, żeby uwidocznić to, że tak naprawdę układ jest pionowy tego wektora, czyli on ma on jedną kolumnę i odpowiednią ilość wierszy. No, czyli to mamy przemieszczenia w układzie globalnym tutaj. I teraz akurat tylko i wyłącznie jakby dla przypomnienia my rozpiszemy sobie w układzie lokalnym, który akurat tutaj się pokrywa. Wektor w układzie lokalnym dla pierwszego elementu to będzie U1, 1, U2, 1, 2, U2, 2, transponowane. Tak naprawdę można by tutaj obok narysować ten sam rysunek bez nadkreślenia, dlatego że tutaj jest zupełna analogia. Czyli mamy załatwioną tą część równania. To teraz przejdziemy dalej. Drugi krok. Nasz drugi krok to będzie, rozrysujmy sobie, wektor obciążeń tym razem. No i też dla przypomnienia, tu mamy pierwszy węzeł, tu mamy drugi węzeł. Tym razem, żeby rozróżnić układ lokalny od układu globalnego, no to nie dajemy nadkreślenia, tak jak w przypadku przemieszczeń, wektoru przemieszczeń, ale dajemy tutaj literki małe i duże, które rozgraniczenie to powodują. Czyli dla układu lokalnego, gdzie to są małe elemenciki składowe, które się składają na duży układ globalny, to dajemy małe f, a dla układu globalnego będzie to duże f. To sobie rozpiszemy dla układu, już może żeby stosować już tą zasadę co powyżej, dla układu globalnego i teraz zwroty, trzeba się skupić tutaj. Tak jak tutaj stosowaliśmy zwroty analogiczne do układu, który przyjęliśmy, tak podobnie będzie tutaj, gdzie też będziemy stosować analogiczne zwroty, czyli siła F, duże, F1, będzie w ten sposób skierowana. Wtedy będziemy ją traktować jako z plusem przyłożoną. Siła F2 będzie to moment, który będzie kręcił w lewo, analogicznie do stopnia swobody tutaj. I tu będzie F3 i F4. To mamy rozrysowane siły w układzie globalnym. Rozpiszmy je sobie tutaj z boku. F duże to będzie F1, F2, F3 i F4. Dla porządku rozpiszemy sobie, w czym nam też pomoże rysunek, również wektor obciążeń dla układu lokalnego. Tutaj akurat będzie się on pokrywał, ale w przyszłych zadaniach trzeba umieć je rozgraniczać, bo to nam ułatwi sprawę. Ja sobie narysuję jeszcze raz ładniejszą, bo troszkę mi tutaj linia zeszła, czyli rozrysowujemy sobie ponownie. I pierwszy węzeł. Pierwszy węzeł mamy tutaj, drugi węzeł i teraz układ lokalny, czyli rozrysowujemy wektory sił oznakowane małą literką F. F dotyczy pierwszego elementu na pierwszy kierunek, pierwszego węzła, przepraszam, a tutaj F dotyczy też pierwszego węzła, ale na drugi kierunek. Tutaj małe F
dotyczy już drugiego węzła na pierwszy kierunek, a tutaj F dotyczy też drugiego węzła, ale już na drugi kierunek. No i rozpisujemy sobie F dla pierwszego elementu. U nas jest to pierwszy i ostatni. To jest F1, 1. F również pierwszy węzeł, ale drugi już kierunek. I teraz już drugi węzeł, pierwszy kierunek, drugi węzeł, drugi kierunek. No i teraz na razie mamy to zastąpione symbolami, tak jak formalnie powinno się to robić. A teraz spójrzmy sobie na naszą belkę, która jest obciążona na końcu tylko skupionym obciążeniem. Czyli nasz globalny wektor obciążenia będzie tak naprawdę równy wektorowi obciążenia w układzie lokalnym, czyli możemy to rozpisać w ten sposób, akurat w naszym przypadku. Oczywiście to nie zawsze tak wygląda. I będzie to na początek F1. Czy tu się coś dzieje w węźle A? No nic się nie dzieje, nie ma żadnego przyłożonego obciążenia, czyli dajemy 0. Dalej, F2 z kolei. Czy jest moment przyłożony w punkcie A, zewnętrzne obciążenie? Nie, 0. F3. Czy tutaj jest przyłożona siła A? No tutaj już jest przyłożona siła pionowa, ale skierowana w dół. Czyli trzeba dać znak minus, bo F3 z definicji powinno być skierowane w górę, jeżeli byłby to plus. Czyli dajemy minus P, a dokładniej minus 10, podstawimy już sobie wartość, minus 10 kN. I teraz dalej, czy mamy moment przyłożony w punkcie B? Nie mamy, czyli mamy 0. I teraz ja sobie pozwolę, oczywiście będzie to transponowana wartość, ponieważ układ globalnego obciążenia interesuje nas wektor w pionie. I teraz jeszcze warto może dać tutaj wartość razy 10 do trzeciej. Dlatego, że później już przy macierzach sztywności w kolejnych etapach obliczeń niestety jest już duże zamieszanie, jeżeli chodzi o jednostki. Pojawiają się paskale, kilopaskale, kilonewtony, metry, milimetry w przekrojach, centymetry, więc warto się trzymać jednostek SI. Dlatego tutaj damy właśnie to razy 10 do trzeciej. Czyli tu mamy rozpisany wektor obciążeń zewnętrznych, węzłowych w układzie globalnym. Czyli mamy załatwioną sprawę F tutaj zrównania. U mieliśmy już załatwione wcześniej. Czyli zostaje nam ostatni parametr macierzy K, który trzeba wyznaczyć. Więc przejdziemy już do trzeciego kroku. I będzie to macierz sztywności. Macierz sztywności. Tutaj pozwoliłam sobie napisać to słowo, bo to jest nowość ogólnie, którą trzeba sobie zapamiętać nazwy. I będziemy macierz sztywności na początku wyznaczać sobie dla elementu skończonego, jednego, w innych przykładach będzie ich więcej, i potem dopiero przejdziemy do macierzy globalnej sztywności, a w międzyczasie trzeba będzie wyznaczyć sobie wektory alokacji, żeby wiedzieć, które elementy skończone, w których pozycjach macierzy sztywności trzeba będzie wprowadzić. Pozwoliłam sobie już wkleić wzór na macierz sztywności dla elementu belkowego, która była już wcześniej omawiana przy macierzach sztywności również dla innych elementów konstrukcyjnych. I to jest dokładnie ta macierz. I teraz jako, że niektóre wartości powtarzają się tutaj w różnych wierszach, kolumnach, tak jak tu na przykład dwunastka występuje w paru miejscach, to też nazwałam konkretne wartości nazwami literkami. I tak literka A, patrząc nawet na ten wzór, to będzie 12 EI przez L do trzeciej. Literka B to będzie 6 EI przez L do kwadratu.
nam się skracają, tutaj L skraca się z potęgą L do trzeciej, czyli zostaje L do kwadratu. I teraz jeżeli chodzi o literkę C, to będzie 4EI przez L. No i literka D ostatnia, to będzie 2EI przez L. No i teraz musimy sobie już konkretne wartości tutaj wpisać. I żeby to zrobić, musimy mieć zdefiniowane parametry wytrzymałościowe materiałowe, jak i geometryczne przekroju, z którym mamy do czynienia. I to będzie podane najprawdopodobniej na początku zadania przez prowadzącego. I dajmy na to, że mamy do czynienia ze stalą i wtedy moduł Younga E wynosi 2,05 razy 10 do 11 paskala. Z reguły moduł Younga w literaturze jest zdefiniowany w gigapaskalach, czyli 10 do 9 paskala, czyli byłoby to 205 gigapaskalów. Jest niestety tutaj, jako że ciężko nam będzie panować, zwłaszcza na początku nad jednostkami, bo pojawiają się tu obciążenia w postaci kilonewtonów, długości w postaci w jednostce metrów, dodatkowo pojawia się przekrój jakiś tam, który z reguły w centymetrach jest definiowany, czyli mamy ogólnie tu jedno wielkie zamieszanie. Więc na początek zwłaszcza konsekwentnie trzymałabym się jednostek SI, mimo że one generują trochę większe błędy obliczeniowe, ale na razie się tym nie przejmujemy. Chcemy sam algorytm jakby zrozumieć metody elementów skończonych. Tak jak zresztą mówiłam to wcześniej, że tutaj mamy też siłę przedstawioną w newtonach, mimo że z reguły w kilonewtonach się to definiuje. No więc tutaj mamy paskale. I dalej, co mamy? Moduł Younga. Z reguły przedstawiony w centymetrach do czwartej. Tu zmieniamy jednostkę, będzie to metr do czwartej. 4 zera, 214 metrów do czwartej, przykładowy moduł Younga dla przekroju dwutorowego. No i pole przekroju też definiujemy w metrach, mimo że z reguły robi się to w centymetrach. I to jest 0,0335. I teraz od razu tutaj rozpiszemy też sobie, jaka jest wartość parametru, tak możemy to nazwać, EI wytrzymałościowego. No jest to oczywiście wymnożenie tej wartości przez tą i po wstukaniu do kalkulatora, co zachęcam, żeby robić, bo obsługa kalkulatora tutaj w metodzie elementów skończonych w numeryce ogólnie jest bardzo ważna. Generalnie to, jak wstukamy, też generuje na wyniki, więc regularnie ćwiczymy wstukiwanie. Ja nie chcę tutaj tracić czasu, więc oczywiście wartości sobie wcześniej przygotowałam. No i to EI to jest 4,3 8,7 razy 10 do trzeciej. I tą wartość będziemy tutaj sobie używali, gdy będziemy obliczać poszczególne literki macierzy sztywności elementu. No i teraz jeszcze o tej macierzy sztywności. Jedną rzecz tutaj należy dodać, że jest to macierz sztywności elementu w układzie lokalnym. My mamy akurat taki prosty przypadek, że nie dość, że układ lokalny jest równy układowi globalnemu, nie mamy żadnych transformacji obrotów układu, czyli już jakby jedno mamy uproszczenie, to jeszcze dodatkowo mamy tylko jeden element skończony, który definiuje nam naszą konstrukcję. Co również ułatwia sprawę, ponieważ nie ma tu żadnej późniejszej agregacji, o czym powiem więcej, czyli nie ma sklejania macierzy elementów, poszczególnych elementów skończonych do globalnej macierzy sztywności, którą mamy tu w równaniu, tylko wprost nasza macierz elementu nie ma na niej żadnego obrotu ani agregacji, czyli ona wprost jest równa globalnej macierzy sztywności, co podstawimy już wprost do naszego głównego równania, do którego dążymy, żeby go rozwiązać. No i tutaj już wpisujemy sobie wartości.
które również radzę sobie wstukać dla pewności do kalkulatora w ramach treningu. I to jest 1, 9, 4, 9. To są duże tutaj wartości, dlatego tutaj pojawiają się niestety spore błędy obliczeniowe, błędy po prostu zaokrągleń, bo za każdym razem zaokrąglamy cyferki, one są podnoszone do dużych potęg, więc generalnie często jedna dziesiąta kilonewtona to jest z reguły no, częsty błąd. No i teraz literka B z kolei wynosi 2, 9, 2, 4, 6, 6, 6, 6,667. Literka C to jest 5, 8, 4, 9, 3, 3, 3, przecinek do trzech miejsc po przecinku. No i literka D, będąca połową tej wartości, no i te wartości literek oczywiście należałoby tutaj wstukać. My tego nie musimy oczywiście robić, bo to jest ważne, żebyśmy my wiedzieli, co oznacza i konkretną wartość już do kalkulatora wstukiwali, żeby otrzymać poszczególne wartości macierzy. No więc co dalej? Teraz mamy już macierz sztywności elementów rozpisaną i ona od razu też składa się, że jest naszą macierzą globalną, czyli mamy załatwioną tą część zrównania. Jeżeli chodzi o przemieszczenia też w układzie globalnym dla całej naszej konstrukcji, też już mamy załatwione, bo ustaliliśmy sobie, że one wyglądają w następujący sposób. Czyli mamy to i to, można powiedzieć, załatwione. I to i teraz to, co potrzebujemy też, żeby znaleźć naszą szukaną, czyli przemieszczenia, to jest oczywiście obciążenie zewnętrzne, które również tutaj sobie rozpisaliśmy. Wygląda ono w następujący tutaj sposób. No i dążymy do rozwiązania równania metody elementów skończonych, gdzie szukanymi jest właśnie ten zdefiniowany tutaj wektor przemieszczeń. No i teraz jeszcze oprócz właśnie macierzy sztywności, też przydatnym elementem, koniecznym w zasadzie, który upraszcza nam też równania, są warunki brzegowe. I teraz zdefiniujemy sobie właśnie te warunki brzegowe. Rozpiszemy je w globalnym układzie współrzędnych, czyli nie dla nawet elementu, mimo że u nas to jest to samo, tylko dla macierzy globalnej, w globalnym układzie współrzędnych. I U1,1, czyli dla pierwszego węzła na kierunek pierwszy w układzie globalnym wynosi 0. A dlaczego wynosi 0? Ponieważ jest tutaj utwierdzenie i nie ma tutaj możliwości przemieszczenia w pionie, w węźle pierwszym. I też dla pierwszego węzła, ale na drugi kierunek, również w układzie globalnym, to jest obrót, też wynosi 0. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest utwierdzenie. Utwierdzenie nie daje możliwości obrotu w tym miejscu. Czyli mamy zdefiniowane już warunki brzegowe. Na wolnym końcu B nie mamy zablokowanego żadnego przemieszczenia, ani przemieszczenia pionowego, ani ewentualnego obrotu. Teraz, gdy już mamy rozpisane szczegółowo wszystkie elementy równania metody elementów skończonych, możemy już teraz zacząć je podstawiać. Czyli podstawiamy do tego równania. Z lewej strony mamy w układzie globalnym wektor obciążenia F, który sobie tutaj parę kroków wcześniej zdefiniowaliśmy. No i ten wektor obciążenia ułożony jest w pionie, mamy transpozycję, czyli mamy 0, 0, minus 10 i 0. Zamkniemy to sobie w klamerkę. Razy 10 do trzeciej.
I to powinno być równe macierzy sztywności, której nie będę tu może przepisywać. Tylko sobie ją wkleimy tu. Czyli jest równy macierzy sztywności wymnożonej przez naszą szukaną, czyli wektor przemieszczenia całego układu konstrukcyjnego w układzie globalnym. Czyli mamy to tutaj rozpisane. To są nasze poszukiwane wartości. Rozpisujemy je. Najpierw było to przemieszczenie dla pierwszego węzła na kierunek pierwszy. Potem było to przemieszczenie dla drugiego, przepraszam, dla pierwszego dalej węzła, ale na kierunek drugi. Potem przemieszczenie już dla drugiego węzła na pierwszy kierunek i dla drugiego węzła na drugi kierunek. I ponownie zamykamy sobie to w klamerkę, tak jak wektory. Czyli to jest nasze równanie, do którego cały czas dążymy. Równanie równań metody elementów skończonych, gdzie szukanymi są przemieszczenia na odpowiednie kierunki dla odpowiednich węzłów. I teraz to, co my już wiemy, to są warunki brzegowe, które w tym przypadku powodują zerowanie się przemieszczeń obu dla pierwszego węzła. Czyli to przemieszczenie, jak i to przemieszczenie wynosi zero. I to jest taki chwyt, który mocno upraszcza obliczenia, bo dzięki temu, że pierwsze i drugie przemieszczenie w układzie globalnym wynosi zero, my jakby kasujemy, likwidujemy w ogóle z równania pierwszą i drugą kolumnę oraz pierwszy i drugi wiersz. Czyli tak sobie właśnie w ten sposób wykreślamy pierwszy wiersz, drugi wiersz i pierwszą kolumnę oraz drugą kolumnę. No i w związku z tym, że tutaj przemieszczenia również są zero, to również przemieszczenia sobie usuwamy. Może, żeby tutaj też być konsekwentnym i później nie pomylić, jak będziemy wracać do tego przykładu, bo wiadomo, każdy student powinien przynajmniej raz prześledzić moje rozwiązanie, a drugi za drugim razem prowadzi rozwiązać sam. Więc ja odznaczę kolorem te wykreślenia, żeby było wiadomo, że to nie znaczy, że my się pomyliliśmy, tylko celowo wykreśliliśmy pierwszy wiersz, drugi wiersz, pierwszą kolumnę i drugą kolumnę. I tak samo z tego wektoru. Wszystko, co jest po prostu w pierwszej i drugiej linijce, znika. No i zostaje nam taka mała macierz 2 na 2, wektor o dwóch składowych i tu też wektor o dwóch składowych. Ja to oczywiście teraz jeszcze przepiszę dla porządku, żeby nikt tu nie miał wątpliwości, że po tym uproszczeniu dostajemy macierz o wyrazach A minus B minus B oraz C. Domykamy sobie ją, tak to z reguły się macierze w kwadratowych nawiasach zapisuje. I to wymnożone przez wektor o dwóch wyrazach, wektor przemieszczeń, oba się tyczą już tylko drugiego węzła, klamerce i to powinno być równe minus 10, 0, też domykamy to i razy 10 do trzeciej. Oczywiście literka A, B to są znane nam tutaj wartości, szukanymi jest U dla pierwszego, dla drugiego węzła na kierunek pierwszy oraz U dla również drugiego węzła na kierunek drugi. To są nasze poszukiwane. No i teraz to tworzy układ dwóch równań o dwóch niewiadomych. My musimy rozwiązać takie równanie. A razy U1, 2 minus B,
razy. U również dla drugiego węzła, ale na drugi kierunek jest równy minus 10 razy 10 do trzeciej. No i mamy też drugie równanie. Mnożymy ten wyraz przez ten wyraz i ten przez ten. Czyli mamy minus b razy u 1, 2 i plus c razy u 2, 2 jest równy tym razem 0. Czyli mamy układ takich dwóch równań. No i teraz w domu oczywiście mamy różne metody tego rozwiązania. Można liczyć sobie ręcznie, jak mamy czas, chociaż to jest matematyka, a nie metody komputerowe, przedmiot wówczas. Można korzystać na przykład z MatCada, MATLABa. Można skorzystać z różnych programików, które są w internecie. Wystarczy, że wpiszemy rozwiązanie układu równań i tam również znajdziemy sposób, jak to szybko rozwiązać. No i oczywiście są kalkulatory, które mają opcję wpisywania macierzy lub po prostu układów równań i prezentują wyniki w formie graficznej bądź w formie liczbowej. Czyli metod mamy wiele, my tu się tutaj nie będziemy tym zajmować, bo to jest generalnie przedmiot niezwiązany tak ściśle z matematyką i metodami rozwiązania. Ja oczywiście sobie go rozwiązałam wcześniej i podam już tylko wprost wyniki dla tego równania. Mianowicie wyniki to już zaznaczymy sobie kolorem, bo będziemy dalej korzystać z tych wartości. Mianowicie u dla drugiego węzła na kierunek pierwszy po zastosowaniu przeróżnych metod obliczeniowych mamy wartość u 0,02006. Tu znowu oczywiście nie wiadomo, którego miejsca się trzymać. Generalnie ten cały czas te błędy gdzieś tam są, nakładają się na siebie, co powoduje w końcowym etapie niestety dosyć duży błąd obliczeń. No ale tutaj trzymamy się już tych pięciu, żeby zbyt długiej liczby, zbyt długich sznurów nie kontynuować potem. No i teraz dla drugiego obrotu, tym razem dla drugiego węzła, drugi kierunek przemieszczenia, czyli obrót. Wynik to minus 0,01003. Wszystko wychodzi w jednostkach SI, ale przeanalizujmy teraz, czy to ma sens, czy wartość jest sensowna, czy znak jest logiczny? Nie zawsze się tak da, ale w większości prostych przykładów, czyli na pewno na kolokwium czy na zaliczeniu, gdzie te przykłady nie mogą być rozbudowane, bo student ma mało czasu, to na pewno da się mniej więcej zrozumieć, czy ten już wynik pośredni jest odpowiedni. Popatrzmy teraz. Po pierwsze wartości. Tutaj jest drugi, 0,02 mniej więcej wartość i taka jest interpretacja fizyczna tego przemieszczenia. Mianowicie jak wrócimy tutaj, to jest przemieszczenie, przepraszam, to jest drugi węzeł tutaj, to jest przemieszczenie pionowe, które my założyliśmy na początku, że będzie do góry, nam wyszło z minusem. I czy to jest prawda? Jak widzimy, wracamy się do obciążenia belki, siła jest przyłożona w dół. Czyli będzie powodowała przemieszczenie końcówki tego elementu, tej belki, w dół. No nie ma możliwości, żeby w górę się ona przemieściła przy takim charakterze obciążeń. Czyli jakby z przeciwnym znakiem niż my wstępnie założyliśmy. Czyli to się zgadza. I teraz jeżeli chodzi o wartość. No tu już jest gorzej, ale no mniej więcej rząd wielkości wypadałoby znać. Jak mamy do czynienia z budownictwem, no to przemieszczenia generalnie są bardzo małe. Czyli na kierunku budownictwo studenci będą mieli właśnie tego rzędu przemieszczenia. Być może nawet trzeci rząd tutaj. No gdzieś przy jakichś możliwych obrotach już no w budowie maszyn, w jakiejś takiej zaawansowanej mechanice, no te wartości mogą być generalnie większe. W budownictwie to będzie setne lub tysięczne wartości.
Jeżeli chodzi o drugi wynik, czyli przemieszczenie dla drugiego węzła na drugi kierunek, no to tutaj mamy obrót. Mamy do czynienia z obrotem i teraz znak. No jeżeli tabelka się przemieści w taki sposób, to jak widzimy, obrót osi pręta rzeczywiście będzie przeciwny niż założyliśmy. On będzie zgodny z ruchem wskazówek zegara. Tutaj zachęcam do metody przemieszczeń, gdzie dokładnie rozrysowujemy sobie to, w jaki sposób się odkształca konstrukcja. To nam uczy interpretować też wyniki, o których tutaj mówimy. Czyli więcej na ten temat w metodzie przemieszczeń. No i jeżeli chodzi o wartość, no to to są oczywiście radiany, więc to też tego rzędu należałoby się wartości spodziewać.